Witam na kanale hobbyroom.pl. Lato już w pełni, a my się cofniemy lekko do wiosny. Za pomocą zestawu 40639. Jest to zestaw 9+, z 2023 roku. Składa się on z 232 klocków. Jest to zestaw okolicznościowy pod tytułem Ptasie Gniazdo. Prezentuje on mamę ptaka, albo tatę, dwa pisklaki, trzy jajeczka w gnieździe na małej gałązce. Ciekawe jak Lego poradziło sobie z takim wyzwaniem. Na pierwszy rzut oka nawiązuje bardzo do zestawów z serii Kreator. Ciekawe jak to wyszło. Sprawdźmy razem. Po paru 10 minutach udało się zbudować gniazdo z ptaszkami. Teraz możemy się mu przyjrzeć. Cały zestaw to jest tak bardzo ładnie zrysowana gałązka. Mamy dużo kwiatków, dostajemy różowych w dwóch odcieniach. W zestawie troszkę lisków, parę elementów nadających kształt gałązek. Tego mamy dwa małe ptaszki, pisklaczki. Mamy abotatę i jajeczka. Teraz dokonamy lekkiej destrukcji tego zestawu i przyjrzymy się poszczególnym elementom. Mamy jednego małego pisklaczka, który ma otwarty dziubek, czyli się domaga jedzenia. Drugi chyba przed chwilą dostał jedzonko, ma dziubek zamknięty. I konstrukcja jest taka sama, z wyjątkiem dziobu. W zestawie mamy trzy jajka, niebieskie, czerwone i zielone. Nie jest to jakaś tam autentyczność, wyglądają bardziej jak pisanki. Bardzo fajna gałązka z przodu, przechodząca przez całe gniazdo. Bardzo mi się to podoba. Ilość po prostu zieleni, którą tutaj możemy dołożyć, jest bardzo fajna. Dlatego mamy głównego ptaka, rodzica. Jest to ptaszek pomarańczowo-szary. Tam rudzik albo coś. Bardzo fajne oczka, bardzo prosty dziubek, skrzydełka, no, którą można troszkę popasować, ale chyba najładniej wygląda tak w formie podstawowej. Tak jest montowany na klocku obracanym, więc mimo że go umieścimy, to możemy go troszkę jakby tam pokombinować, czy w tą stronę, czy w tą. Wiadomo, jajeczko też możemy pokładać troszkę po swojemu. Nie musi to wszystko być zgodne z obrazkiem. No, konstrukcja jest tak naprawdę no, bardzo zbliżona do konstrukcji kreatorkowych, czy w jednym. No, ale to Lego przyzwyczaiło nas do takiej formy budowania. Bardzo się zastanawiam, czy do karmnika uda nam się to podczepić, żeby wyglądało to, rozbudowało tamten zestaw i niczego nie przeważy. Jak zbudujemy karmnik, to podejmiemy próbę. Zestaw no, jest malutki, delikatniutki. Można dawać jakąś dekorację wiosenną. Dostajemy komplet jajek, więc zawsze można je użyć przy jakichś budowlach wielkanocnych, a ptaki mogą dawać pisklaki, ale albo i kurczaki. Więc widzę dla tych zwierzaków dużo zastosowań. Nie musi wszystko pójść na części. Nie wiem, co wy myślicie o tym zestawie. Dzięki za oglądanie, miłego budowania. Na razie!